Wie już o tym cały InstaKlub i teraz czas na YouTube. Dzisiaj fajny dzień na polskim Instagramie. Na polski Instagram weszła rolka, czyli Reels. I jest to rzecz niezwykle atrakcyjna dla firmowych kont na Instagramie. I ja nawet dzisiaj nie chcę marnować czasu na przedstawianie się. Cześć wszystkim, nazywam się Marta Kaczmarski, szkoleniowiec od Instagrama firmowego. Tam, gdzie Instagram ma reprezentować firmę, budować markę osobistą albo pomagać zarabiać na pasji. I dzisiaj właśnie jest ten dzień i nawet nie wiesz jak długo w Polsce musieliśmy czekać na Reels, ponieważ ta funkcja, ten moduł Instagrama na światowym Instagramie jest już dostępny prawie od roku. Dzisiaj skupimy się na tym, co jest najważniejsze. To może być nieco zaawansowana wiedza, ale dzisiaj zrobię film o Reelsie, jutro zrobię, prawdopodobnie pojutrze zrobię, więc koniecznie zasubskrybuj się do tego kanału, żeby te kolejne filmy Ciebie nie ominęły. Zostawiam na kliknięcie subskrypcji teraz 3 sekundy. No i teraz wiesz, że wszystkie filmy wpadną na Twój YouTube i będziesz gotowa, będziesz gotowy. Pierwszy dzień, rolka, mnóstwo pytań, mój telefon się trzęsie od tych pytań, tyle napływa, bo ja dzisiaj wykonałam moją pierwszą rolkę i zbadałam temat i dzięki też wszystkim informacjom, które dostaję, wiem, że są trzy rzeczy, które bardzo niepokoją użytkowników rolki, nie wiedzą dlaczego tak jest, co się dzieje. I ja mam na to trzy rozwiązania, więc dzisiaj skupimy się na tym, co nie działa. Dlaczego? Dlatego, że kiedy ktoś zaczyna bawić się rolką, to mu nie działa, to mu nie działa i to mu nie działa, to ma wrażenie, że to tylko u niego, że to tylko jemu się zepsuł Instagram. Dlaczego to nie wyskakuje? Dlaczego mi się tak zrobiło? Dlatego powiem teraz o tych trzech rzeczach, które mają wszyscy. Każdy ma to samo. I proszę się też tym tak specjalnie nie niepokoić, dlatego że wprowadzanie nowego narzędzia też idzie pewnymi etapami. Mogę chyba spokojnie powiedzieć, że mniej więcej 50% funkcjonalności Reelsa wskoczył automatycznie, a reszta jeszcze nie, czyli ten nasz polski Reels, ten jednodniowy, dzisiaj dopiero urodzony, jest jeszcze taki nie do końca rozwinięty, funkcjonalny, jeszcze tam nie napakowali tego wszystkiego, co mają nawet nasi sąsiedzi gdzieś tutaj w Austrii, w Niemczech, to wszędzie to po prostu jest. U nas dzisiaj pierwszy dzień. Trzy rzeczy. Pierwsza rzecz. Na polskiej wersji Reelsa nie ma muzyki. Chcesz włożyć muzykę, ikona Ciebie zachęca do tego, żeby kliknąć, wybierz muzykę, pojawia się komunikat, muzyka w Twoim regionie jest niedostępna. To jest pierwsza rzecz, każdy tak ma. Druga rzecz. Na polskim Reelsie. Reels ma możliwość tworzenia filmu i umieszczania go na feedzie Twojego Instagrama. Nawet jeżeli odhaczysz, umieść to na feedzie, chcę, żeby to było publicznie widziane na moim Instagramie, on nie wskakuje na Twój feed. Nawet jeżeli zostało to odznaczone, kto tak ma? Każdy tak ma. Jeżeli Twój telefon jest w Polsce, Reels dopiero wskoczył, to masz trochę mniej. Jeżeli oczywiście jesteś za granicą, od dawna używasz Reelsa, no to Ty masz pełny wypas i u Ciebie wszystko działa na 100%. I trzecia rzecz. Ludzie nie widzą ikony Reelsa u kogoś. Czyli jeśli Ty już nawet podjęłaś działania, wywołałaś tą ikonę, zaktywizowałaś swojego Reelsa, Ty go widzisz, ale ktoś z zewnątrz go nie widzi. Mówi, gdzie to jest? Gdzie to jest? Ja tego w ogóle u Ciebie nie widzę. I to też omówimy. Pierwsza odpowiedź. Tak po prostu jest. W tym momencie nie widzisz rolki u kogoś. Widzisz ją tylko u siebie. Ale jeżeli patrzysz na konto swojego znajomego, który mówi, mam, wejdź do mnie, zobacz. Ty wchodzisz, nie widzisz, bo nikt na razie nie widzi. Tak po prostu jest. Druga odpowiedź. Jeśli nie masz muzyki, a prawdopodobnie w 100% jestem
przekonana ze wszystkich osób, które do mnie napisały. Każdy mówi, nie ma muzyki, nie ma muzyki, nie ma muzyki. Daj proszę znać tutaj na dole w komentarzu, czy wyskoczyła Ci muzyka, czy jednak ten czarny pasek, że w Twoim regionie muzyka nie jest dostępna. Problem? I nie problem, ponieważ do Reelsa, to jest rozwiązanie numer 2, możesz zaciągnąć film, który ma muzykę, który wcześniej na przykład był stworzony na jakiejś zewnętrznej aplikacji, jest opatrzony muzyką, to możesz go wrzucić i ta muzyka będzie grała. Ona będzie, mimo że ten czarny pasek mówi, że nie będzie. Ten czarny pasek mówi, że nie możesz wydobyć muzyki, która jest w Instagramie, ale możesz ją tylnymi drzwiami wydobyć z jakiegoś innego miejsca i na przykład stworzyć swój pierwszy Reels z muzyką, film, który został przez Ciebie stworzony na aplikacji zewnętrznej. Będzie działało. No i trzecia odpowiedź, bardzo istotna. Uwaga, idzie analogia. Ja na moim kanale na YouTubie mam taki film, jak zaktywizować, uruchomić ikonę IGTV. IGTV, IGTV, Instagram TV. Trzy słowa, jedna rzecz. Każdy na to mówi inaczej. I bardzo często do dzisiaj ktoś mówi, Marta, nie mam ikony IGTV. Nie mam, nie mam, nie mam. Dlaczego nie masz tej ikony? Dlatego, że nigdy nie zaktywizowałaś IGTV. To samo dotyczy Reelsa. Żeby Reels odpalił, żeby ta ikona wskoczyła do Ciebie na pasek, na ten tutaj pasek, który prezentuje pomiędzy inne funkcje, to musisz najpierw zrobić tą aktywację. Jak to zrobić? I to jest właśnie cel naszego dzisiejszego filmu. Będziemy teraz razem sprawdzać i aktywizować Reelsa na Twoim Instagramie. Jak to zrobisz? To mamy umowę, zostawiasz lajka tutaj pod spodem, kciuka, serducho i komentarz Marta, mam Reelsa. I jak Ci powiem, gdzie tego szukać, to będziesz w szoku. Kto by w ogóle szukał tego w tym miejscu? Ja się teraz trochę odsunę, bo umieścimy tutaj ekran telefonu, dobrze, żeby było łatwo. Proszę ekran. Ekran wskoczył. Zobacz, gdzie musisz iść. Kiedy wchodzisz na swój Instagram, na swoje konto, tam gdzie są Twoje zdjęcia, Twoje zdjęcie profilowe, to w prawym górnym rogu są trzy poziome paski. Te paski to wejście do menu. Klikasz w menu i teraz, kiedy rozwinęło Ci się menu, gdzie byś tego szukała? Powiedz mi, gdzie byś tego szukała? Nie zgadniesz. Musisz kliknąć w statystyki. Kiedy klikniesz w słowo statystyki, to musisz zjechać palcem na sam dół, tak głęboko, aż wejdziesz w miejsce, gdzie są takie niebieskie komendy. Utwórz transmisję na żywo, utwórz relacje. Jeśli pomiędzy tymi komendami masz sformułowanie utwórz rolkę, to znaczy, że Twoja rolka jest już na Twoim Instagramie, musisz ją tylko zaktywizować. I teraz stworzenie pierwszej rolki to wcale nie musi być trudne. Nie chodzi o to, że musisz przejść przez całą edycję, wszystkiego się nauczyć. To jest kosmos wiedzy. To do tej planety dolecimy. Dzisiaj możesz tam zaciągnąć film z muzyką, bez muzyki, stary, nowy, cokolwiek, co możesz wrzucić tam w tą przestrzeń i zrobić swój pierwszy Reels. To pierwsze działanie zaktywizuje u Ciebie ikonę i zaraz potem na Twoim pasku narzędzi pojawi się logo Reels. Marta Kaczmarski, nie ma za co.